Witam Państwa serdecznie na porannym webinarium. Z tej strony Piotr Jaromil i poprowadzę dzisiaj dla Państwa poranną analizę rynków. Prosiłbym o potwierdzenie na czacie, czy widać mój ekran i czy mnie słychać, abyśmy mogli zacząć. Cały czas nie otrzymałem potwierdzenia. O, widzę, że jest OK. Wszystko w takim razie zaczynamy. Wczoraj wydarzeniem dnia było bez wątpienia posiedzenie Rezerwy Federalnej. FOMC utrzymał stopy procentowe, jak i główne akapity w komunikacie pozostały bez zmian. Jednak dolar amerykański no konsekwentnie kilka godzin po publikacji komunikatu i po decyzji w sprawie stóp procentowych umocnił się. I na parze euro-dolar ponownie znaleźliśmy się poniżej poziomu 1,14 i zbliżamy się do tych tegorocznych minimum w okolicy 1,13. Wydaje się, że inwestorzy zostali troszeczkę uspokojeni, ponieważ ostatnie spadki na giełdach oraz obawy o ewentualne spowolnienie gospodarcze w kolejnych miesiącach no, wywołały pewną presję na to, że FOMC być może pozostanie bardziej ostrożny. Jednak cały czas ta mocno jastrzębia retoryka została utrzymana i wydaje się, że te kolejne podwyżki stóp, podwyżka grudniowa wydaje się praktycznie pewna i kolejne trzy podwyżki zaplanowane na przyszły rok również wydają się w obecnym czasie scenariuszem bazowym dla amerykańskiej waluty. Dodatkowo w wyniku umocnienia dolara obserwujemy delikatne straty dewaluacji chińskiego juana. Bank Chin obniżył kurs, znaczy podwyższył kurs USD dolara do chińskiego juana i jest to najniższy poziom dla juana od listopada tego roku. Spowodowało to także wzrost awersji do ryzyka na parkietach azjatyckich, co przeniosło się na negatywny start sesji europejskiej. Wydaje się, że europejskie indeksy, jak i indeksy na Wall Street po tym silnym odreagowaniu z przełomu października i listopada mogą wejść w jakąś większą korektę, no ponieważ te ostatnie wzrosty były bardzo dynamiczne, co tak naprawdę napędzała ostatnia sytuacja. I zapowiedzi Donalda Trumpa, że Chiny i Stany Zjednoczone podpiszą ewentualną umowę handlową. Warto przypomnieć, że szczyt G20 został zaplanowany na koniec listopada, rozpocznie się on 30 listopada i do tego czasu prawdopodobnie będą trwały spekulacje na temat tego, czy ewentualnie Stany Zjednoczone no troszeczkę zelżą swoją retorykę i będą bardziej skłonne ku jakiemuś porozumieniu handlowemu z Chinami i również czy Chińczycy zaakceptują warunki, które przedstawią Stany Zjednoczone. Na ten moment, pomimo zapowiedzi Donalda Trumpa, ewentualne porozumienie w dalszym ciągu wydaje się mało realne, a ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa mogą być zwykłą grą polityczną przed wyborami, które mimo wszystko Republikanie przegrali. Na rynku walutowym waluty antypodów dzisiaj tracą po tych silnych wzrostach w ostatnich kilkunastu, kilku dniach. RBA opublikował dzisiaj swój kwartalny raport i stwierdził w nim, że nie widzi szans na ewentualne podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie. Rynek stopy procentowej wycenia ewentualną podwyżkę, prawdopodobieństwo jakiejś pierwszej podwyżki powyżej 50%, no, zapowiadane jest dopiero na jesień przyszłego roku. Jednak jeżeli dane makroekonomiczne nie potwierdzą tej zmiany i te ryzyka, które kształtują się wokół w szczególności walut antypodów, które są mocno związane z kondycją chińskiej gospodarki, się zmaterializują, no to prawdopodobnie te podwyżki stóp procentowych mogą tak naprawdę nawet nie nastąpić na jesieni przyszłego roku. RBA podniosło jednak delikatnie prognozy wzrostu inflacji i prognozy PKB, jednak nie pomogło to australijskiej walucie i dolar australijski traci o poranku, co ma bezpośredni związek ze wzrostem awersji do ryzyka na rynkach finansowych. Wczoraj o godzinie 18 poznaliśmy raport WASDE dotyczący między innymi rynku rolniczego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj raport WASDE wypadł dosyć niedźwiedzio dla
soi i dla kukurydzy, jednak USDA zrewidowała swoje prognozy dotyczące zbiorów na kolejny sezon dla kukurydzy, dla pszenicy i dla soi, co wspomogło w ostateczności ceny, w szczególności kukurydzy, która w ostatnich kilkunastu godzinach mocno wzrosła. Dzisiaj w kalendarzu makro mamy trzy ważne publikacje z Wielkiej Brytanii oraz dwie figury z USA po południu. Dodatkowo w godzinach wieczornych zostanie opublikowany raport CFTC dotyczący pozycjonowania. Będą to dane dotyczące pozycjonowania inwestorów na poprzedni wtorek, więc z pewnością poznamy pewien pogląd na to, jak kształtuje się sentyment wśród inwestorów spekulacyjnych na najważniejszych instrumentach finansowych. Dzisiaj rynkami, którymi się zajmiemy, no to jest oczywiście euro-dolar, waluty antypodów, czyli AUD i NZD, cukier, kukurydza, złoto, S&P 500, DAX, ropa i polski WIG20. Tak jak wspomniałem na początku, dane z Wielkiej Brytanii, czyli produkcja przemysłowa, bilans handlowy i wstępny odczyt PKP za trzeci kwartał, to wszystko zostanie opublikowane o godzinie 10.30. Jednak należy pamiętać, że funt cały czas pozostaje głównie pod wpływem spływających wieści na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ostatnie informacje były pozytywne dla funta, co stwarza pewne nadzieje, że porozumienie brexitowe pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską jest coraz bliżej. Theresa May tak naprawdę w najbliższym czasie ma ponownie wybrać się do Brukseli, gdzie będzie w dalszym ciągu negocjować warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Najważniejszą kwestią w temacie Brexitu jest oczywiście, że Bruksela poszła na pewne ustępstwa w kierunku wyznaczenia granicy pomiędzy Irlandią Północną a Irlandią, co było główną kwestią sporną w negocjacjach pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. O godzinie 14.30 inflacja producencka za ostatni miesiąc. Tutaj no, inflacja producencka nie jest zbytnio mocno śledzona przez inwestorów, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę uwaga skupia się głównie na inflacji konsumenckiej, jednak biorąc pod uwagę to, że inflacja konsumencka zostanie opublikowana później, to inflacja producencka może być bardzo dobrą wskazówką do tego, jak odczyty inflacji CPI będą kształtowały się za ostatni miesiąc. O godzinie 16 nastroje konsumentów, indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu w Michigan, również o tym samym godzinie zostaną opublikowane również oczekiwania inflacyjne jedno i pięcioletnie, więc biorąc pod uwagę ostatnio zaufanie, indeks zaufania konsumentów zarówno Conference Board, jak i Uniwersytetu w Michigan notował, można powiedzieć, wieloletnie maksima i no, będzie to dosyć istotny odczyt dla amerykańskiej waluty i jakieś ewentualne większe ruchy mogą nastąpić po godzinie 16. Dzisiaj głos zabierze także kilku członków banków centralnych. O godzinie 14.30 będzie wypowiadał się William z Fedu, również Quarles z Fedu o godzinie 15.05 i główny ekonomista Banku Anglii o godzinie 19.30. I tutaj bardzo ciekawa będzie jego wypowiedź, w szczególności w kontekście, że poznamy kilka ważnych, istotnych odczytów o poranku, na nawet za niespełna pół godziny. Przejdźmy teraz do poszczególnych wykresów, jak to wygląda na sytuacja techniczna na najważniejszych instrumentach finansowych. Widzimy, że po wczorajszym posiedzeniu FOMC, które utrzymało swoją retorykę, jednak inwestorzy przyjęli ten komunikat, przyjęli retorykę banku jako dosyć prodolarową, ponieważ spodziewali się, że być może no, komunikat ulegnie lekkiej zmianie i być może Fed będzie bardziej kierował się w kierunku gołębiego, w szczególności, że powoli wchodzimy w nowy 2019 rok. Jednak dolar amerykański się umocnił, również rentowności w pierwszej fazie po komunikacie delikatnie wzrosły, co wsparło amerykańską walutę i para euro-dolar dociera powoli do poziomu 1,13, który z perspektywy takiej w średnim terminie, nawet w długim terminie, jest bardzo istotnym poziomem technicznym, biorąc pod uwagę, że tutaj już dwukrotnie zatrzymywały się spadki na tej parze w tym roku. Jest to najniższy poziom w ostatnich kilkunastu miesiącach. Również tutaj zatrzymały się, takie mamy lokalne szczyty z
połowy 2017 roku, więc wybicie poziomu 1,13 na parze euro-dolar byłoby sygnałem do dalszego umocnienia amerykańskiej waluty, co jest mniej więcej spójne z obrazem sytuacji na indeksie dolara, który też również zbliżył się do tegorocznych maksimów i widać, że te wsparcie w okolicy, przepraszam, opór w okolicach 96-97 punktów na indeksie dolara również stanowi taką barierę, której pokonanie mogłoby wyzwolić jakiś większy ruch na amerykańskiej walucie. Z perspektywy fundamentalnej wydaje się, że to naprawdę te wszystkie pozytywne fakty dla amerykańskiej waluty zostały już wycenione, jednak biorąc pod uwagę to, że sytuacja gospodarcza w pozostałych częściach globu ulega pogorszeniu, przy miarę stabilnej sytuacji, cały czas dobrej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, to dolar amerykański na tej fali może być faworyzowany w kolejnych miesiącach. Spójrzmy sobie teraz na zapowiadane wcześniej waluty antypodów. Tutaj mieliśmy w ostatnim czasie bardzo silne ruchy wzrostowe, jednak tak naprawdę wczorajszy komunikat RBNZ i dzisiejszy komunikat, raport kwartalny RBA, czyli Banku Rezerwy Australii, no, również w połączeniu ze wzrostem awersji do ryzyka po między innymi wczorajszym spotkaniu FOMC spowodowały powrót do spadków. Widzimy, że AUD/USD nie pokonał poziomu 23,6 ostatniej fali spadkowej i powraca w kierunku tej spadkowej linii trendu, która została ostatnio wybita. Takim głównym wsparciem na najbliższe dni z pewnością będzie kanał średnich 50-okresowych, który prowadził spadki w ostatnich kilkunastu tygodniach i ewentualne wybronienie tego poziomu mogłoby otwierać drogę do zmiany trendu w średnim terminie na parze AUD/USD z perspektywy technicznej, w szczególności, że ukształtowałby nam się wtedy wyższy dołek, co implikowałoby jakąś ewentualną zmianę trendu w średnim terminie. Kolejną parą jest NZD/USD. Tutaj widzimy, że no, te wzrosty były bardzo dynamiczne i tak naprawdę dotarliśmy do poziomów z połowy roku. Również NZD/USD dotarł do okolicy średniej 200 sesyjnej, jednak biorąc pod uwagę zmiany na rynku pieniężnym, zmiany na rynku obligacji i różnicę pomiędzy spreadem 10-letnich obligacji nowozelandzkich a 10-letnich obligacji amerykańskich, to ten ostatni ruch nie był spójny razem ze zmianami na rynku obligacji i wydaje się, że z tej perspektywy NZD/USD wydaje się lekko przewartościowany. Biorąc pod uwagę ten ostatni silny wzrost, no nawet z perspektywy technicznej wydaje się, że w najbliższym czasie korekta wydaje się praktycznie nieunikniona i bardzo możliwy jest powrót w kierunku kanału średnich 50-okresowych, podobnie jak to ma, jak to być może będzie miało miejsce na parze AUD/USD. Kolejnym instrumentem jest cukier. Widzimy, że po tych silnych wzrostach z października, które były napędzane umocnieniem brazylijskiego reala, jak i również realizacją zysków z krótkich pozycji, które były kumulowane przez inwestorów tak naprawdę od kilku miesięcy, od początku tego roku, obserwujemy powrót do spadków i w takiej perspektywie krótkoterminowej, no cały czas ten trend spadkowy ma miejsce. W ostatnich godzinach wybiliśmy ponownie nowy niższy dołek w okolicach 12,85 i wydaje się, że kolejnym poziomem, gdzie może jakaś większa aktywność byku się pojawić, są okolice 12,50, gdzie znajduje się zniesienie FIBO 50% oraz lokalne szczyty z połowy września. Kolejnym rynkiem jest kukurydza. Tutaj raport BASD no wypadł mniej więcej pozytywnie, pomimo tego, że prognozy zapasów wypadły dosyć niedźwiedzio, jednak prognozy zbiorów na przyszły sezon wypadły dosyć popytowo, zostały obniżone zarówno one dla soi, pszenicy, jak i kukurydzy, czyli najważniejszych sortów. W efekcie kukurydza dotarła praktycznie do maksimum z przełomu lipca i sierpnia i jest to taki dosyć istotny poziom techniczny, te okolice 386 dolarów, więc jakaś ewentualna korekta z tego poziomu, biorąc pod uwagę to wysokie otwarcie na dzisiejszej sesji, no może to stwarzać jakąś okazję do krótkich pozycji, biorąc pod uwagę ten silny ruch wzrostowy w ostatnich kilkunastu godzinach i dzisiejszą lukę wzrostową na wykresie
kukurydzy. Kolejnym instrumentem jest amerykański S&P 500. Tutaj widzimy, że wczorajsza reakcja na posiedzenie Rezerwy Federalnej była dosyć umiarkowana, nie obserwowaliśmy jakichś silnych ruchów, no co biorąc pod uwagę to umocnienie dolara wydawało się troszeczkę dosyć dziwnym scenariuszem. Jednak z perspektywy wykresu dziennego widzimy, że rynek dotarł w okolice takich lokalnych maksimów z połowy października. Również w tych okolicach przebiega kanał średnich 50-okresowych, który wcześniej ładnie prowadził te wcześniejsze ruchy, zarówno wzrostowe, jak i spadkowe. Z takiej perspektywy w średnim terminie wzrostowej jest możliwość ukształtowania się formacji odwróconej głowy z ramionami, czyli to pierwsze ramię, lewe ramię, no to są okolice połowy października, dosyć taka długa głowa i być może ukształtuje nam się kolejne prawe ramię, co implikowałoby jakieś ewentualne spadki nawet w okolice 2730 punktów na indeksie S&P 500. Biorąc pod uwagę to, że od dołka z końcówki października rynek zyskał ponad 200 punktów, no to jakaś krótkoterminowa korekta nawet w okolice 2730 punktów nie zamazałaby tych ostatnich wzrostów, a wydaje się no dosyć zdrowym scenariuszem dla indeksu amerykańskich spółek. Kolejnym indeksem jest DAX. Tutaj sytuacja wygląda troszeczkę gorzej, ponieważ no rynek nie zniwelował w tak znaczącym stopniu, jak to ma miejsce na S&P 500 ostatnich spadków i odbił się od dolnego ograniczenia klina zniżkującego, z którego wybiliśmy się na początku października. Z perspektywy wykresu godzinowego widzimy, że ukształtował nam się podwójny szczyt, no co stwarza jakieś szanse do ewentualnych spadków, biorąc pod uwagę zasięg tej formacji, nawet w okolice zniesienia 78,6 ostatniej fali wzrostowej, czyli są to na ten moment obecnie okolice 11200 punktów na indeksie DAX. Kolejnym instrumentem jest ropa naftowa. No, w ostatnim czasie mocno odbudowywały się zapasy w Stanach Zjednoczonych. Również decyzja administracji Stanów Zjednoczonych, że zwalnia na okres 6 miesięcy z sankcji 8 krajów, w tym Chiny i Indie, które w znacznym stopniu odpowiadają za import surowca z Iranu, spowodowały spadki na ropie naftowej. Jednak ropa naftowa dotarła do dosyć istotnych poziomów technicznych, czyli między innymi do zniesienia 38,2 ostatniej fali spadkowej, jak i lokalnych minimum z połowy sierpnia, od której rozpoczął się ten wzrostowy rajd w sierpniu i we wrześniu. Również poziom $70 za baryłkę jest dosyć psychologicznym poziomem, jak i tutaj powstrzymywał również wzrosty na początku tego roku, więc wydaje się, że ropa naftowa może zaliczyć jakieś odbicie z tego poziomu. Jeżeli ten poziom zostanie wybroniony w najbliższych godzinach, no to stwarza to okazję do jakichś pozycji długich, być może z celem nawet w okolicy $76-75 za baryłkę. Kolejnym instrumentem jest złoto. Tutaj widzimy, że cena złota, jak i innych metali szlachetnych, pozostaje w takiej konsolidacji od tak naprawdę połowy października. No, korelacja z amerykańskim dolarem została troszeczkę zerwana, jest dużo mniejsza niż to miało miejsce na początku roku. Jednak jeżeli dolar amerykański w dalszym ciągu by się osłabiał, no to z pewnością wpłynie to negatywnie na ceny metali szlachetnych, w szczególności złota, które być może będzie miało dalszy problem z pokonaniem tego ważnego oporu w okolicach $1238 za baryłkę. Jednak jeżeli dolar amerykański powróciłby do spadków i tak naprawdę te poziomy te silne poziomy techniczne na indeksie dolara, jak i na parze euro-dolar zostały wybronione i nastąpiłoby jakieś większe wyświetlenie na amerykańskiej walucie, no to złoto może być jednym z lepszych typów na końcówkę roku, jeżeli pokona okolice $1238 za baryłkę. W efekcie wzrostu awersji do ryzyka, jak i umocnienia dolara, no traci także polski złoty, co z pewnością odbije się także na kondycji naszego parkietu, w szczególności kondycji polskich blue chipów. USD-PLN no dosyć szybko ponownie pojawił się w okolicach 3,80 i biorąc pod uwagę to, że cały czas znajdujemy się przy górnym ograniczeniu zakresu
zmienności z tych ostatnich kilku miesięcy, no to stwarza to ryzyko, że jeżeli sentyment do amerykańskiej waluty w dalszym ciągu będzie dobry, no to polski złoty może tracić w dalszym ciągu, ponieważ w takim średnim terminie powoli kształtuje nam się trend wzrostowy w postaci wyższych dołków i wyższych szczytów. Ostatnim instrumentem na dzisiaj jest polski WIG20. Widzimy, że to odreagowanie z ostatnich półtora tygodnia było bardzo silne, co tak naprawdę było napędzane przez poprawę postrzegania naszych aktywów przez inwestorów zagranicznych, co splotło się również z umocnieniem polskiej waluty. Z perspektywy technicznej widzimy, że ponownie indeks nie umiał pokonać średniej 200 sesyjnej, to są te czerwone elipsy. Podobną sytuację mieliśmy również w końcówce września tego roku, jak i w końcówce sierpnia tego roku. No i wydaje się, że jakiś scenariusz z powrotem w okolice 2150-2200 punktów no na najbliższe dni no wydaje się z tej perspektywy scenariuszem bazowym dla indeksu polskich blue chipów. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym życzyć udanych transakcji w dniu dzisiejszym oraz zapraszam Państwa we wtorek na poranną analizę rynku, ponieważ w poniedziałek mamy święto i giełda w Polsce nie pracuje. Dziękuję i do widzenia.